Witam wszystkich ponownie. Kontynuacja tematu. Zawód spedytor. Dzisiaj będzie mowa o zdobywaniu ładunków. Temat dosyć obszerny. Myślę, że mógłbym mu poświęcić nawet kilkadziesiąt minut. Dlatego postanowiłem, że podzielę to na mniejsze części, tak żeby to był bardziej przystępny materiał, żeby nie trzeba było siedzieć i skupiać się przez 30 czy 40 minut, bo cały czas będę mówił. Więc sposób kontaktu z klientem dzisiaj. Jesteśmy spedytorem w firmie transportowej bądź osobą zajmującą się organizacją ładunków, zdobywaniem ładunków i poszukujemy jakiejś oferty transportowej na określonej trasie, która nam pasuje. Z punktu A do punktu B pasuje nam. Skupmy się powiedzmy na razie na giełdzie transportowej, że działamy na giełdzie transportowej i szukamy takiej oferty. Znaleźliśmy sobie ładunek, który nas interesuje i mamy trzy sposoby kontaktu z klientem. Pisemny, oczywiście telefoniczny i osobisty. Osobisty raczej spedytora nie będzie dotyczył, ale o nim wspomnę na samym końcu. Skupmy się może na razie na kontakcie pisemnym. Otwieramy sobie ofertę, która nas interesuje. Zawsze jest podana osoba odpowiedzialna za daną ofertę i kontakt do tej osoby. I piszemy maila przeważnie z pytaniami, które nas interesują, które chcemy zadać zleceniodawcy, aby dowiedzieć się, czy w ogóle jesteśmy w stanie wykonać tę ofertę, wykonać ten transport. Piszemy maila. Nawet jeśli mamy jakiś tam szablon skonstruowany, no to jednak napisanie tego maila trochę zajmuje. Ta osoba musi odpowiedzieć. Wszystko zajmuje czas, a w transporcie czas to pieniądz. Czas jest nieubłagalny i bardzo istotny. Bardzo często jest tak, że oferta, która nas interesuje, znika w przeciągu paru sekund. Także pisanie maila czasami może nie być skutecznym rozwiązaniem. Dlatego też giełdy transportowe oferują komunikatory. Coś na zasadzie gadu-gadu. Klikamy sobie w ofertę, która nas interesuje i otwiera nam się okienko, w którym sobie czatujemy i wymieniamy informacje, które nam są potrzebne. Bardzo wygodna metoda, szybka, chętnie z niej wszyscy korzystają. I mamy przedstawiony sposób kontaktu z klientem pisemny. Drugi sposób to telefoniczny, czyli bierzemy po prostu, otwieramy ofertę, podany kontakt, wybieramy numer i dzwonimy. Najszybszy sposób, na pewno tym sposobem wyprzedzimy wszystkich tych, co piszą. Aczkolwiek często jest tak, że osoba zlecająca transport nie odbiera telefonów, woli raczej pisać na takim komunikatorze. Może się zdarzyć, że po prostu ktoś od nas nie odbierze połączenia. Aczkolwiek wydaje mi się, że sposób zdobywania ładunków drogą telefoniczną, czyli dzwoniąc, jest chyba najskuteczniejszy i najszybszy. Osobiście pierwszy ładunek, jaki mi się udało zdobyć w mojej karierze spedytora, dla przypomnienia dodam, że od 4,5 roku pracuję jako spedytor. Wcześniej jeździłem 8 lat jako kierowca ciężarówki w transporcie międzynarodowym. I jakieś 4,5 roku temu pierwszy ładunek, jaki mi się udało zdobyć, to był właśnie ładunek zdobyty drogą telefoniczną. Po prostu wziąłem, wybrałem numer do jakiegoś tam Holendra czy Niemca, już nie pamiętam, jakaś to była spedycja holenderska albo niemiecka. I pomimo tego, że do dzisiaj dobrze nie gadam po angielsku, łamaną angielszczyzną się dogadałem, ustaliłem szczegóły. Jakaś gałąź chyba, coś stukło.
dogadałem szczegóły ładunku, napisałem potem maila, w którym wymieniliśmy się danymi i pamiętam do dziś, to była kwota 475 euro, którą mi się udało wynegocjować. Zawsze negocjuję transport, jeśli nie kasę, to coś innego, żeby warunki były jak najkorzystniejsze. Udało mi się, pamiętam, wynegocjować 475 euro z transport z Zagłębia gdzieś tam do Holandii. To nie była długa trasa. Nie pamiętam dokładnie jaka, dokładnie miejscowości, aczkolwiek byłem zadowolony. I to był mój pierwszy ładunek właśnie zdobyty drogą telefoniczną, bo wyprzedzamy wszystkich tych, którzy piszą maile i tak dalej. To jest najszybszy sposób. W porównaniu te dwie metody, pisemna a telefoniczna, telefoniczna o tyle jest gorsza, że nie mamy nic na piśmie. No oczywiście tam na końcu po rozmowie telefonicznej piszemy maila, w którym tam zawieramy informacje, że zgodnie z rozmową telefoniczną bla 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 ustalono to i to bla bla bla. Aczkolwiek no przez telefon nie zawsze wszystko może być powiedziane. A jeśli coś zostało powiedziane, to niekoniecznie mogło być zapamiętane. Dlatego pisemnie to co na piśmie, to jest na piśmie. No i nie da się tego podważyć. Dupochron tak zwany jest. Także no w porównaniu do siebie te metody są skuteczne tak samo. I została nam na koniec metoda osobista. Raczej spedytora nie będzie dotyczyć, aczkolwiek niekoniecznie. Będzie się to odbywać raczej poprzez przedstawiciela handlowego. Firma transportowa zatrudnia osobę, przedstawiciela handlowego, menedżera sprzedaży, sales manager. Może kiedyś opowiem więcej o tym stanowisku. I ta osoba jeździ po klientach i w ten sposób zdobywa ładunki. To nie będzie raczej tyczyło się pojedynczej oferty transportowej, a raczej to będzie dotyczyło większej ilości ładunków, jakiegoś kontraktu nawet, bądź tam jakiejś tam ilości towaru do przewiezienia, powiedzmy tam 1000 ton czegoś tam, nie? W odstępie czasu takim i takim. Także osobisty kontakt z klientem wygląda w ten sposób. Spedytor również może jechać, ponieważ przedsiębiorca stwierdzi, że nikt inny w firmie nie jest na tyle kompetentny, żeby ogarnąć to, więc zabierze ze sobą przedsiębiorca takiego spedytora, albo spedytor po prostu sam jest przedsiębiorcą, sam ma firmę i sam pojedzie. Także niekoniecznie może się okazać, że nigdy w czymś takim nie będziemy uczestniczyć. Może tak być. W zależności jaką pozycję będziemy mieli w firmie. No i to są trzy metody kontaktu z klientem. Na dzisiaj byłoby tyle, bo i tak trochę to zajęło. Dobrych parę minut. W następnym odcinku będę opowiadał, o co pytamy zleceniodawcę, gdy próbujemy nabyć ofertę transportową. Tymczasem na dzisiaj to wszystko. Do następnego. Trzymajcie się. Hej.